Witam serdecznie. W tym filmiku opowiem o podstawach rysunku technicznego. Spotkałem się już kilkakrotnie z grozą na forum z taką kwestią, że osoba, która chciałaby zostać architektem, chciałaby zdawać na architekturę, czyli prawdopodobnie bieżący maturzysta, pyta o radę, co ma się uczyć. I ktoś udziela mu odpowiedzi, albo sama taka osoba wpada na taki pomysł, że w takim razie, chcąc zostać architektem, będzie uczyć się rysunku technicznego. No więc w moim odczuciu jest to katastrofa, ponieważ rysunek techniczny, zresztą w ogóle rysunek dla architekta, jest tylko językiem, jest jakąś formą przekazywania informacji. Na to i zasady rysunku technicznego można by porównać w tym języku do zasad gramatyki. To jest tak, jakby chcieć porozumieć się z kimś w obcym języku. Architektura jest takim powiedzmy, jakąś dziedziną sztuki. I to jest tak, jakby chcieć się porozumieć z obcokrajowcem i zacząć naukę tego języka obcego od wkuwania gramatyki. Moim zdaniem jest to totalna katastrofa i kompletne nieporozumienie. To znaczy, jakieś podstawy języka i podstawy gramatyki, owszem, trzeba znać, natomiast są one w wypadku rysunku technicznego bardzo proste. Można je przekazać bardzo szybko i właśnie to zamierzam zrobić. Do czego natomiast służy język? No, służy on do tego, żeby jakieś informacje przekazać. Czyli jeżeli się jedzie do obcego kraju i tam się widzi na przykład piękną kobietę i chce się z nią umówić na spotkanie, to nie trzeba w tym celu znać doskonale, dokładnie wszelkie, nie trzeba posiadać wiedzy na temat dokładnej gramatyki, bo jeżeli się powie zdanie, które będzie brzmiało mniej więcej tak, że ja chcieć umówić się kawa z ty, no to w zasadzie informacja została przekazana, prawda? I wówczas taka osoba, która się w ten sposób przekazuje tą informację, ona może zwrócić uwagę na formę, w jakiej to zostało przekazane, ale jeżeli na przykład się, prawda, przekazując tą informację, prawda, się wysiądzie z auta marki Maserati na przykład, prawda, i ma się złoty zegarek na ręku albo jakiś taki zegarek, jaki miał minister Sikorski, no to wówczas można podejrzewać, że ta wartość dodana, która idzie za tą informacją, będzie wystarczająca, żeby takie spotkanie doszło do skutku i nie trzeba absolutnie, prawda, tutaj formy gramatycznej szlifować. I tak samo jest właśnie w architekturze i w rysunku technicznym używanym przez architektów. Tu chodzi o jakość stworzonej architektury i nie należy nigdy gubić z oczu faktu, że chodzi o jakość zbudowanego obiektu. A forma graficzna, w jakiej to zostanie przedstawiony projekt, o ile to będzie wystarczająco czytelne, naprawdę ma drugorzędne znaczenie. Dlatego nieporozumieniem jest studiowanie, prawda, aż do bólu rysunku technicznego, zwłaszcza że jest to koszmarnie nudne, powiedzmy sobie szczerze. No dobrze, w takim razie wprowadzę może teraz, jakie są podstawy takiego rysunku technicznego. No więc jest to bardzo prosta rzecz. Wszelkie takie rysunki techniczne można podzielić w skrócie na trójwymiarowe, takie, które pokazują informacje zawarte w trzecim wymiarze, i płaskie. Zacznijmy od trójwymiarowych, bo to jest najprostsze. Tutaj mamy do czynienia z perspektywami, również perspektywami rysowanymi odręcznie, z perspektywami rysowanymi komputerowo. Tutaj są takie trzy poziomy takich perspektyw, może nawet cztery. To znaczy, chodzi o to, że taka perspektywa albo pokazuje widoczek z ukrytymi liniami, albo widoczek, który ma nałożony jakiś prosty światłocień, albo widoczek renderowany, czyli pokolorowany, na którym już się próbuje opowiadać o fakturze materiału, o kolorze. Takie perspektywy można zrobić albo na komputerze, w różnych programach graficznych, które służą tylko właśnie do nakładania faktur, do wykreślania cieni i tak dalej. Można to zrobić ręcznie za pomocą aerografu. Dawniej się to robiło, obecnie to już w ogóle wyszło z użycia. Można to akwarelą pokolorować, można to ołówkiem wycieniować, można taki rysunek za pomocą
pióra albo za pomocą tuszu wykonać tak, jak się wykonywało dawniej rysunki techniczne. Innymi typami takich rysunków są izometrie i rysunki izometryczne i aksonometryczne. One się minimalnie różnią. Tym niemniej każdy z tego typu rysunków jest robiony w konkretnym celu, żeby konkretną informację pokazać i nie należy specjalnie zostać mistrzem, prawda, perspektywy, czy aksonometrii, czy izometrii, bo to nie o to tutaj chodzi, żeby wykonać mistrzowską architekturę. Także te rysunki omówię może przy jakiejś okazji, jeżeli ktoś będzie odczuwał potrzebę. Następnym typem rysunków są rysunki płaskie. Tu są trzy typy. Rzuty, widoki, przekroje. Ja tutaj wyciągnąłem archiwalną teczkę, bardzo starą. Te rysunki mają już około 20 lat i zostały wykonane ręcznie. Są wykreślone w tuszu na kalce, tak więc obecnie takie rysunki wykonuje się wyłącznie na komputerze. Nikt się nie bawi w żadne kreślenie na kalce, chociaż w szczątkowych wypadkach oczywiście szybciej jest wziąć do ręki rapitograf i jedną kreskę postawić tam, gdzie ona ma być, niż na przykład prawda, dokonywać tego na komputerze, a później drukować niepotrzebnie cały arkusz i marnować, prawda, papier, czas i tak dalej. W tym wypadku rysunki płaskie dzielą się na rzuty, widoki, przekroje. Zaczynamy od rzutów. Rzuty dzielą się, już ciekawie brzmi, tak naprawdę w zależności od skali, to znaczy na po pierwsze rysunki urbanistyczne, to są najczęściej plany, które pokazują całe założenia urbanistyczne i takie rysunki są wykonywane za pomocą, powiedziałbym, mają swój język, tam się innych zupełnie oznaczeń używa, bo one coś innego mają pokazać. Następnym krokiem, pomniejszając skalę, to są projekty zagospodarowania terenu, tutaj może pokażę. O, tak wygląda taka mapa do celów projektowych wykonana w skali 1 do 500. Taką mapę zamawia się u geodety i tam też jakieś konkretne informacje muszą być i trzeba przypilnować tylko, żeby one były. Większe te taki planik urbanistyczny w tym wypadku może się pojawić pod postacią lokalizacji albo orientacji. Tylko zdaje się, że na tym arkuszu akurat tego nie ma, tak więc nie mam tutaj co pokazać. I tutaj na takiej mapce w skali 1 do 500 wykonuje się projekt zagospodarowania terenu, to znaczy, o, mniej więcej tak to wygląda, to jest taka kaleczka, to znaczy to, co pokazywałem teraz, to jest narysowane na kaleczce, ja to sobie odlepię, o, i dawnymi czasy robiło się to w ten sposób, że się po prostu w ten sposób odrysowywało i to gdzieś tam się nakładało i teraz razem tą mapkę z tą nakładką się kserowało i się uzyskiwało projekt zagospodarowania terenu, na którym różne tam informacje były zaznaczone, to znaczy zaznaczało się, o który teren chodzi, czyli zakres opracowania, gdzie jest projektowany budynek, wymiarowało się go do granic działki i tak dalej. Tak więc to jest, w każdym razie na projekcie zagospodarowania terenu prawo budowlane, przepisy regulują, jakie informacje należy umieścić i takie właśnie informacje tam się muszą znaleźć. Następnym typem takich rysunków rzutów są już poszczególne rzuty kondygnacji. I tutaj te rzuty są wykonywane w skali 1 do 200, 1 do 100, 1 do 50, bardzo rzadko 1 do 20 w wypadku naprawdę bardzo małych obiektów. I taki rzut wygląda mniej więcej w ten sposób. To również jest rysunek wykonany ręcznie, to znaczy jest wykreślony w tuszu na kalce do dalszej reprodukcji. Tak to sobie mniej więcej wygląda. Jakością, to jest akurat rzut kondygnacji. Proszę się tutaj oczywiście jakością architektury w ogóle nie sugerować, to jest tylko przykładowy rysunek. Proszę bardzo, tak wygląda rzut parteru. Również jakieś tam konkretne informacje tutaj się w tym wypadku podaje. Inaczej wygląda rzut kondygnacji podziemnych, czyli piwnica. Inaczej wygląda rzut parteru. Jeszcze inaczej wygląda rzut kondygnacji powtarzalnej. Troszeczkę inaczej wygląda rzut poddasza na przykład. Inaczej jeszcze troszeczkę wygląda rzut więźby dachowej albo konstrukcji przekrycia. Jeszcze inaczej wygląda rzut dachu. Zazwyczaj projekt budowlany składa się właśnie z takiego kompletu, tego typu rysunków. I
one jakieś tam kwestie muszą wyjaśniać. Następną typem takich rzutów są detale. Tu akurat nie mam nigdzie przykładowego detalu, więc nie pokażę. Detale najczęściej są w skali 1 do 10, 1 do 5, 1 do 2, 1 do 1, a czasem nawet 2 do 1, to znaczy w tym wypadku, kiedy jakiś detal trzeba powiększyć, żeby go pokazać. Detale robi się według potrzeby, jeżeli zachodzi konieczność pokazania czegoś w większej skali, czego na rysunkach w mniejszej skali nie widać. Zazwyczaj to już jest element projektu wykonawczego. Następnym typem rysunków poza rzutami są elewacje, czyli widoki boczne, czyli po prostu widoki. Czyli mamy rzuty i następny typ płaskiego rysunku to są widoki. Proszę bardzo, tak wygląda typowa elewacja. Przepiękna, po prostu chałupa niebiańskiej urody, więc bardzo przepraszam, że coś takiego pokazuję. To jest akurat inwentaryzacja, to znaczy zrealizowany budynek tutaj jako corpus delictus pokazuje zdjęcie. I tak naprawdę została ona błędnie zrealizowana, to znaczy jest to taka typowa samowola budowlana. To znaczy miało to wyglądać zupełnie inaczej, natomiast w ten sposób zostało zrealizowane i ten rysunek po prostu pokazuje stan istniejący. Tym niemniej jest to właśnie rysunek widoku i tak to mniej więcej wygląda. Widoki są najczęściej w takiej skali jak rzuty, to znaczy 1 do 100, 1 do 200 dla dużych obiektów, dla bardzo dużych obiektów 1 do 500, 1 do 50 w wypadku małych obiektów lub kiedy zachodzi potrzeba pokazania jakichś szczegółów. Oprócz widoków bocznych, czyli już mamy rzuty, omówiłem rzuty, widoki boczne i następnym typem takich rysunków są przekroje. Tak wygląda przekrój. I przekroje są wykonywane najczęściej w takich skalach jak rzuty i elewacje, czyli 1 do 100, 1 do 50 lub 1 do 200, czasami 1 do 500. Tutaj może zapomniałem powiedzieć, że nawet dla opracowań urbanistycznych, które są pokazywane w skali 1 do 2000, 1 do 5000, 1 do 10000, w takiej to się mówi, że to jest skala urbanistyczna, to nawet dla takich rysunków wykonuje się przekroje urbanistyczne. Wówczas one troszeczkę inaczej wyglądają, mają one za zadanie pokazać tak zwane wnętrze urbanistyczne, czyli na przykład przekrój przez ulicę. Wszystkie rysunki takie techniczne muszą być narysowane, zwymiarowane i opisane. Wykonywane one są w tak zwanych skalach architektonicznych. Ja tu proszę tu zwrócić uwagę i takie skale można odczytać za pomocą skalówki. To jest skalówka. W sklepie, w handlu można coś takiego nabyć i to się nazywa, cytuję, linijka trójkątna. To jest jakieś nieporozumienie. Proszę zwrócić uwagę, ona ma taki tutaj trójkątny przekrój. Ja ją teraz obracam i ona ma tutaj, tak, tutaj ma skalę 1 do 50, obracam. Ma skalę 1 do 20, obracam. Ma skalę 1 do 100. Dzięki temu, jeżeli wiemy, w jakiej skali jest wykonany dany rysunek, przykładamy taką linijeczkę i odczytujemy wymiar, jaki powinien być. Oczywiście w wypadku rysunków określonych odręcznie, tak jak to się dawniej robiło, obecnie, jak już mówiłem, wszystkie te rysunki są wykonywane wyłącznie na komputerze. Dawniej było to w ten sposób, że cały czas się patrzyło na ten rysunek. Nie pomniejszało się go, nie powiększało. Cały czas się widziało ten rysunek w jednej skali. Korzystało się ze skalówki i wszystkie te wymiary, które tutaj są wpisane, trzeba było zmierzyć albo przewidzieć i policzyć. Obecnie linie wymiarowe umieszczane są na komputerze w sposób automatyczny i w sposób automatyczny są mierzone. Dzięki temu te wymiary są dużo dokładniejsze, unika się błędów przy liczeniu wymiarów, natomiast niestety poprzez to, że obserwuje się na ekranie komputera ten rysunek wielokrotnie w różnych skalach, to zatraca się przede wszystkim wyczucie stopnia szczegółowości, w jakim należy taki rysunek wykonać,
zauważyłem, że to wielokrotnie niestety niektórzy mają problem, żeby ocenić, co warto narysować, co nie. Po drugie, z tymi wymiarami też różnie bywa, a wymiary powinno się raczej dostosować do tego, że ponieważ takie rysunki, jeżeli one mają służyć do tego, żeby na podstawie tego taki budynek wykonać, no to jednak te podstawowe wymiary trzeba umieć podać i warto je podać tak, żeby one były do odkodowania na budowie, żeby ktoś, kto będzie taki obiekt wykonywał, żeby potrafił taki budynek wykonać. Jeżeli mu się poda, że na przykład kondygnacja ma wysokość na przykład 278,5 cm, no to oczywiście należy porzucić natychmiast wszelkie złudzenia, że ktokolwiek na budowie jest w stanie taki wymiar uzyskać. Nie, na pewno zostanie wówczas to wykonane jako 280 cm, ponieważ taka jest dokładność. Tak wygląda wprowadzenie. Omówię zasady tworzenia rysunków technicznych w następnym filmiku.